Cześć, z tej strony Asia, witam Cię serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Ci o tym, jak wygląda dzień typowy w sanatorium, więc zapraszam serdecznie do dalszego oglądania. Jak opublikowałam film pod tytułem Jak się spakować do sanatorium, link oczywiście będziecie mieli u góry, dostałam pytanie, czy jestem w stanie nagrać film, jak wygląda taki typowy dzień, bo dużo osób nie jest w stanie, że tak powiem, się zorganizować przed wyjazdem i się zastanawia, jak to wszystko będzie wyglądało na miejscu. Więc ja oczywiście opowiem Wam, jak to wygląda. Z góry uprzedzam, że każde sanatorium ma inny rozkład i może być tak, że traficie do takiego, który miał podobny, tak jak ja miałam, albo zupełnie innego. Ale większość sanatoriów ma podobny rozkład dnia. Więc tak, rano macie oczywiście pobudkę i najczęściej są tak zwane poranne gimnastyki. Obojętnie, czy jesteście w sanatorium dla dorosłych, czy dla dzieci, ponieważ i byłam w takim i w takim, to przed śniadaniem najczęściej macie 15 minut gimnastyki. Najczęściej są to gimnastyki grupowe. Jeżeli wasz stan zdrowia na to nie pozwala, to oczywiście nie bierzecie w tym udziału. Później idziecie na śniadanie lub macie śniadanie przynoszone do pokoju w zależności od waszego stanu zdrowia. I później macie serię zabiegów. Są to zarówno fizjoterapia, czyli rehabilitacja, jak i fizykoterapia, czyli zabiegi, na przykład laseroterapia, hydromasaże, basen, pola magnetyczne i tak dalej. Więc macie te zabiegi i najczęściej w moim przypadku było tak, że miałam fizykoterapię, czyli te wszystkie pola magnetyczne i takie rzeczy przed obiadem, a rehabilitację jako taką miałam po obiedzie. Może być tak, że będziecie to mieli wymieszane i będziecie już mieli po obiedzie spokój, a może być tak właśnie, nie tak jak ja miałam, że po obiedzie będziecie mieli zabieg, zabiegi rehabilitacyjne. Więc tak, później idziecie, tak jak przed chwilą powiedziałam, na obiad. No i po obiedzie są ćwiczenia rehabilitacyjne. Są to ćwiczenia rehabilitacyjne grupowe lub indywidualne. I powiem Wam szczerze, mi się bardzo często zdarzało, że ćwiczenia grupowe właśnie były po południu, natomiast indywidualne miałam pomieszane z fizykoterapią rano, bądź miałam indywidualne i grupowe po południu, tak to wygląda. Na ćwiczeniach indywidualnych skupiacie się przede wszystkim właśnie na Was i na tym, co Wam dolega, więc jeżeli na przykład masz problem z, dajmy na to, kręgosłupem i z kolanem, to na indywidualnej rehabilitacji się skupiasz na kręgosłupie i kolanie, a na rehabilitacji grupowej na ogólnym poprawieniu zdrowia i ogólnej takiej gimnastyce rozwojowej. Mogą się też zdarzyć rehabilitacje grupowe specjalistyczne, czyli na przykład na skoliozę. Ja chodziłam na rehabilitację grupową w sanatorium, grupę ortopedyczną, która miała problemy z kolanami, z barkami, natomiast to jest grupa ogólna i na przykład nie było grupy tylko i wyłącznie na przykład z biodrem, tak jak ja miałam największy problem. Ale to też wszyscy pamiętajcie o tym, że rehabilitanci dostosują ćwiczenia do waszych możliwości. Jeżeli, dajmy na to, masz problem tak jak ja z biodrem i nie jesteś w stanie wykonać czegoś z powodu twojego ograniczenia, to nikt nie będzie wam kazał robić tego na siłę, dlatego że 10 innych osób tak robi, bo po prostu tego ćwiczenia nie robicie. Pamiętaj o tym, żeby za każdym razem, jeżeli nie jesteś w stanie czegoś zrobić, nie rób tego na siłę i zgłoś to do prowadzącego ćwiczenia, aby zmienił ci ćwiczenie lub po prostu, żebyś nie musiała tego robić. Okej, jeżeli chodzi o to, co się dzieje potem, no to jest kolacja i po kolacji jest już czas wolny. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym po kolacji miała coś jeszcze, więc tutaj jest czas dla Was, czas na poznawanie nowych ludzi, sanatorium, na odpoczynek. I tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o sanatorium dziecięce, no to jeszcze jest tak zwana szkoła, ponieważ nie możecie mieć braków w edukacji, a nikt nie chce mieć, że tak powiem, miesięcznego zwolnienia z szkoły i potem tego nadrabiać, więc jest szkoła na terenie sanatorium. Ja do takiej szkoły uczęszczałam i wyglądało to na takiej zasadzie, że miałam lekcje, które były najczęściej po południu. I one wyglądały tak, że każdy robił to, co miał zadane ze swojej szkoły i później to było sprawdzane. Normalnie mieliśmy wystawione oceny i tutaj Wam dam taki super tip.
Jeżeli jesteście w takim sanatorium, nadrabiajcie sobie rzeczy nawet naprzód. Mam nadzieję, że uzyskacie jak najwięcej dobrych ocen, ponieważ te oceny wam przepiszą w waszej szkole. A ja na przykład z tego bardzo korzystałam, miałam ogromne problemy z przedmiotami ścisłymi i miałam z nich dobre oceny w sanatorium, więc mi po prostu je przepisali. To jest bardzo dobry patent na to, jak uzyskać lepsze oceny w szkole. I powiem wam jeszcze, jeżeli chodzi o sanatorium dziecięce, że jest tak zwana świetlica. I wiem, że większość osób sobie myśli, że świetlica jest tylko dla małych dzieci, ale tak nie jest. Do 18 roku życia w szpitalach rehabilitacyjnych, w sanatoriach są tak zwane świetlice. I to wygląda tak, że świetlica jest obowiązkowa. Macie gry, zabawy, jakby w cudzysłowie macie czas wolny, ale jesteście w jednej grupie w danym pomieszczeniu. Możecie siedzieć na telefonie, możecie grać, albo możecie po prostu uczestniczyć w zabawach, które proponuje wam prowadzący. I te, że tak powiem, te świetlice są obowiązkowe. Chyba że masz wtedy zajęcia, no to wtedy jesteś zwolniony i musisz pokazać tą kartkę, że masz wtedy zabiegi. Więc tak wygląda tydzień w sanatoriach, bo każdy dzień jest praktycznie taki sam. Natomiast jeżeli chodzi o weekendy, no to weekendy są oczywiście wolne od szkoły, od świetlicy i od zabiegów w niedzielę, natomiast w sobotę wygląda to tak, że macie zabiegi, ale w mniejszej ilości. Wygląda to na przykład w takim sposób, że do godziny 12 musicie zrobić wszystkie zabiegi, które macie rozpisane w soboty i później macie wolne, więc tak de facto półtorej dnia w weekend macie wolne, bo macie połowę soboty i całą niedzielę wolną dla siebie. W sobotę nie ma też zajęć szkolnych, natomiast soboty i niedzielę popołudniami była u nas świetlica. Może w waszym sanatorium tak nie być. Ostatni tip ode mnie: jak idziesz do sanatorium, nastaw się na dobrą zabawę, poznanie nowych ludzi. Ja poznałam mnóstwo ludzi, niestety nie z każdym mam kontakt do dziś, ale są takie osoby, z którymi gadam, bardzo dobrze się znamy. Parę lat temu żeśmy się poznały i dalej ze sobą rozmawiamy, spotykamy się i serdecznie pozdrawiam te osoby, bo wiem, że mnie oglądają. I pamiętaj o tym, że lepiej, że tak powiem, poznać osoby niż siedzieć samą w pokoju i gapić się w telefon czy tam w laptopa. I wtedy czas ci szybko minie i nawet nie wiesz, kiedy będziesz musiał jechać znowu do domu, więc to jest naprawdę fajny czas. Mam nadzieję, że ten temat wyczerpałam i że na wszystkie wasze wątpliwości odpowiedziałam. Jeżeli nie, no to napisz mi w komentarzu, co jeszcze chciałbyś się dowiedzieć, a postaram się albo nakręcić na ten temat materiał, albo odpowiedzieć w komentarzu. Jeżeli film ci się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Wbiję także na moje social media, linki oczywiście będą w opisie, na grupę na Facebooku Krukowska Team, serdecznie wam polecam, oraz na stronę internetową www.asiakrukowska.pl. My widzimy się w kolejnym filmiku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pa!